Dziękuję bardzo. Pani Łukaszewska, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Polityka spójności jest najlepszym narzędziem, które pozwala na wyrównanie szans rozwojowych regionów Unii Europejskiej oraz na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Aby osiągnąć cele polityki spójności, ważne jest nie tylko maksymalne wykorzystanie środków dostępnych, ale przede wszystkim ich efektywne wykorzystanie. Ograniczenie biurokracji oraz właściwa synergia pomiędzy funduszami. Bardzo ważne jest skuteczne wykorzystanie funduszu społecznego w taki sposób, aby przywrócić na rynek pracy bezrobotnych, a nie tylko, aby bezrobotni zostali przeszkoleni, co jest bardzo częstą praktyką. Istotne są środki na innowacje, badania i rozwój, gdyż pozwolą one na większą konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów. Jednym z ważnych celów polityki spójności jest europejska współpraca transgraniczna, dlatego ważne jest harmonijne wdrażanie i promowanie współpracy przygranicznej zarówno na wewnętrznych, ale przede wszystkim na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. I na koniec, bardzo skuteczne są makroregiony i tu zwraca się do pana komisarza, abyśmy stworzyli wzorem innych strategię dla Karpat, jednego z największych i najbogatszych przyrodniczo regionów Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Pan Tyrolien. Is our next speaker. Mes chers collègues, je tiens à souligner. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić wsparcie Parlamentu Europejskiego dla stworzenia.